Cześć moi kochani, witajcie w pogadankach wiedźmy Joanki. Dzisiaj chciałam poruszyć temat egoizmu i czy warto być egoistą. Oczywiście u nas to słowo kojarzy się, ma taki ma taki dziwny wydźwięk, niezbyt dobry, dlatego że egoizm kojarzy nam się z tym, że będziemy robić komuś krzywdę. Ale ja chciałam porozmawiać o takim egoizmie, który nie robi krzywdy innym ludziom, tylko dba o nas. Dlatego, że uważam, że jeżeli my zadbamy o siebie, to będzie o nas zadbane, dlatego że często na rodzinę, często na społeczeństwo, często na innych ludzi nie możemy liczyć, a wręcz jeżeli jesteśmy altruistami i robimy wszystko dla wszystkich, może być duży problem z tym, że zatracamy w tym samych siebie. Brak egoizmu jest taką rolą służebną i w granicach rozsądku, tak jak wszystko w granicach rozsądku, uważam, że rola służebna jest również dobra, ale jeżeli zaczynamy czuć się źle, że robimy coś wbrew sobie, wtedy należy zastanowić się, czy tutaj nie warto zastosować postawy zdrowego egoisty. Bardzo często w tej roli służebnej rezygnujemy z samych siebie. To jest negatywne, dlatego że zatracamy szacunek do siebie, zatracamy miłość do innych ludzi. Nie możemy po prostu robić wszystkiego wbrew sobie. Ja bardzo lubię takie pojęcie zdrowy egoizm, czyli taki, który pozwala nam na bycie samymi sobą. Nie właśnie zginanie karku przed czyimiś poleceniami, czy to się mówi też asertywność, czy trzeba umieć odmawiać, ale właśnie do tego wszystkiego prowadzi ten zdrowy egoizm. Pamiętajcie, że jeżeli nie mamy w sobie tego zdrowego egoizmu, to bardzo często jesteśmy zmęczeni ogarnianiem innych ludzi. W pewnym momencie nie chce nam się robić wszystkiego za wszystkich. W pewnym momencie mamy dość, ale robimy. Z przyzwyczajenia albo z tego, że jeżeli się zmienimy, to ktoś od nas odejdzie, ktoś nie będzie chciał z nami być. Pamiętajcie, jak nie będzie chciał, to nie będzie. To jest już jego problem. Nie trzymajmy przy sobie ludzi na siłę tylko dlatego, żeby byli, poświęcając samych siebie. To jest przede wszystkim zdrowy egoizm. Pamiętajmy o sobie. Oczywiście są również zalety roli służebnej w równowadze. Kiedy ta rola jest w równowadze, kiedy pomagamy, kiedy po prostu lubimy pomagać, mamy chęć, chcemy, daje nam to radość. I są osoby, które mogą nam się wydawać, że po prostu już nic nie robią innego, tylko służą innym ludziom. Jeżeli im daje to radość, to jest ich zdrowy egoizm, w porządku. Natomiast pamiętajcie, że wszyscy nas niby kochają, jeżeli jesteśmy tacy służebni. Ale kiedy zaczniemy myśleć o sobie, będą się od nas odwracać. Więc taka niby miłość to chyba nam nie do końca jest potrzebna. Zawsze trzeba zachować umiar między tymi postawami, czyli między służeniem, a między dbaniem o siebie. Egoizm kojarzy nam się bardzo źle teraz, ale tu chodzi przede wszystkim o zachowanie naszej tożsamości. To jaka jestem, jaki jestem. Nie rozpycham się łokciami i kolanami, ale robię coś dla siebie. Nie poświęcam się praniu, zmywaniu, podcieraniu tyłków, tylko potrafię wyjść z tych obowiązków i wejść na kolację. To jest bardzo ważne, to daje nam poczucie godności, poczucie własnej wartości. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Tak naprawdę nie wiemy nigdy, ile czasu nam zostało i takie odkładanie pewnych rzeczy na później jest błędne. Później zadbam o siebie, później zrobię coś dla siebie, później pójdę na ten kurs. My nie wiemy, ile nam czasu zostało. Trzeba robić tu i teraz. I to jest taki zdrowy egoizm. Nie kosztem kogoś, ale dla siebie. Nigdy osoba nie będzie za bardzo egoistyczna, jeżeli będzie miała kręgosłup moralny. Bo to jest kochaj i rób co chcesz, lecz nie krzywdź nikogo. Czyli tworzę własną przestrzeń, ale nie wpycham się w przestrzeń innych. Bo mam kręgosłup moralny, bo wiem co jest dobre i co złe. I nie będę egoistą, który zrzuci kogoś ze stołka, żeby ten stołek zająć. Tylko będę dbała o swoje interesy. Zwyczajnie po ludzku będę dbała o swoje interesy. Bardzo często mam na kartach osoby, które strasznie narzekają na swoje otoczenie, że są wykorzystywane, że wszystko robią dla wszystkich, że nie mają wdzięczności. Tu nie ma zachowanej równowagi
egoistycznej, czyli ja ci zrobię obiad, a ty pozmywasz. Ja posprzątam, ale ty wyrzucisz śmieci. I to dotyczy małżonków, rodziców, dzieci, wszystkich. I pamiętajcie, że nie można oddać się komuś lub czemuś w całości, a potem narzekać, że się nie jest szanowanym. No nie jest się szanowanym, bo jak ktoś stawia się w roli służącego, nie ma szacunku. Jeżeli się nie rozwijasz, a na przykład twój partner tu bankiet, tu kurs, tu coś, a ty siedzisz w domu i mu służysz, to nie spodziewaj się, że on będzie cię szanował, bo nie bardzo ma za co. Oczywiście są ludzie, którzy docenią to, co my wkładamy właśnie takim poświęceniem, ale to się bardzo rzadko zdarza. Niestety ten świat jest tak skonstruowany, że szanujemy tylko to, co jest jakieś spektakularne. Dlatego nawet pod tym kątem trzeba zadbać o siebie. Trzeba dawać, owszem, trzeba dawać, ale trzeba również myśleć o sobie. Tu musi być zachowana znowu, magiczne słowo, równowaga. Jestem w stanie przynieść zakupy starszej sąsiadce, ale z drugiej strony, jeżeli nie mam siły i mi się nie chce, to poproszę kogoś, żeby mi wyniósł te śmieci. Jeżeli nie mam ochoty czegoś zrobić, po prostu powiem to wprost. Nie zrobię tego dlatego, że są powody. Nie chcę, bo nie chcę, tylko nie chcę, ponieważ to jest twój obowiązek, ponieważ ja za ciebie nie muszę odpowiadać. Ja nie muszę odpowiadać za nikogo. Myślę, że to jest ten zdrowy egoizm. Nie chodzi tutaj o wyrachowanie i zimną kalkulację w tym egoizmie, tylko właśnie o uwzględnienie tej swojej przestrzeni komfortu. Wygody. Mi się też coś należy. Mam równe prawa. Zdrowy egoizm. Mam równe prawa. Nie dziwcie się, że bardzo często jesteście zdradzane, zdradzani, kopani w tyłek, nie szanując samych siebie, nie dajecie innym powodów do tego, żeby was szanowali, nie dajecie przykładu. To jest tak, że na przykład najpiękniejsza dziewczyna, która powie, zobacz, jakie mam krzywe nogi, wreszcie ktoś się tego dopatrzy, że te nogi, no faktycznie, no gdzieś masz krzywe. Czyli jeżeli my siebie nie szanujemy, trudno wymagać od innych, żeby nas szanowali. Jeżeli my nie jesteśmy zdrowymi egoistami, czyli nie robimy czegoś dla siebie, teraz mam pół dnia dla siebie, nie odbieram telefonów i nie będę wróżyła. Czy mogę przyjść, bo już na wczoraj? Nie, mam ustalony plan i możemy się umówić na jutro. Zdrowy egoizm. Nie kopię cię w tyłek, ale nie pozwalam sobie wejść na głowę. Często dajemy za dużo i angażujemy się przedwcześnie. I nie chodzi o to, żeby z dystansem patrzeć na wszystkich dookoła, tylko zobaczyć, na ile ktoś nie wkracza w naszą strefę komfortu i na ile my możemy się otworzyć. Zdrowy egoizm jest po prostu zdrowy. Oczywiście takie osoby, które już są w trybie służącego, bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że są bardzo cenni dla osób ich otaczających, dla partnera, dla dzieci. I że to nie jest tak, że jeżeli odejdzie partner, to będzie tragedia, tylko jeżeli my byśmy odeszli, to wtedy ten partner sobie nie poradzi, bo wszystko za niego jest zrobione. Ale nie można żyć pod taką presją, że wiecznie ja muszę coś dla kogoś. Jeżeli mi nawet, nie wiem, rozmawiam z mamą, powiedzmy, mama mi mówi, ale musisz coś tam. I nie dotyczy to, nie wiem, posprzątania, ogarnięcia, na jakichś takich rzeczy. Faktycznie są rzeczy na tym świecie, które muszę, ale na przykład musisz być miła, bo ten człowiek może się zmienić. Ja mówię, po pierwsze, to ja nie jestem nauczycielką ludzkiego życia, a po drugie, to ja nic nie muszę. Ktoś jest, jaki jest, niech ktoś się rozwija. Ja nie muszę kogoś wiecznie prowadzić na jakąś ścieżkę. I to jest mój zdrowy egoizm. Może dlatego ludzie mnie albo kochają, albo nienawidzą. Dlatego, że potrafię powiedzieć nie. Stawiam zdrową, egoistyczną, swoją własną granicę. Nie krzywdząc nikogo, bo ja was wszystkich kocham, tylko po prostu szanuję siebie. Nie jestem zadufana, nie mówię, że jestem we wszystkim najlepsza, ale szanuję siebie, szanuję swój czas, szanuję swoje zdrowie, szanuję swoją niezależność, integralność i nie dam sobie wejść na głowę. Jeżeli ja coś robię, to ktoś też coś robi. Dlatego, że nawet partnerstwo musi być równowagą. To nie chodzi o to, żebym ja wiecznie coś dla kogoś. Jak się komuś nie podoba, no trudno. Nie krzyczę, nie wymagam,
Pewne rzeczy są oczywiste i to jest zdrowy egoizm. Ludzie tego nie wytrzymują, ale to jest ich problem, nie mój. Trudno. Jeżeli mamy zdrowy egoizm, mamy swój własny komfort, czujemy się dobrze w własnej skórze, dobrze samymi ze sobą, ludzie nas szanują, cieszymy się życiem. Naprawdę warto. Mamy poczucie po prostu własnej wartości. Czyli jak nie mamy kompleksów, nie będziemy kopać tego mniejszego i leżącego. Naprawdę, tu jest bardzo dużo takich zdrowych mechanizmów. Bardzo często spotykam się z osobami, które są tak zakompleksione, że jak znajdą wadę w oku, tą drzazgę w oku bliźniego swego, to tej swojej belki nie widzą, jeszcze się cieszą i podskakują po prostu, bo mają kompleksy. Ja mam drobne kompleksy, normalne, tak? Ale to nie są kompleksy, które powodują, że ja będę szukała wad u innych i się porównywała. Po co? Ja jestem jedyna w swoim rodzaju, tu lepsza, tam gorsza, ale jedyna. I to też jest zdrowy egoizm. Dla mnie egoizm jest tworzeniem swojej strefy komfortu i dbaniem o samego siebie. Nie tylko o samego siebie, bo to już jest niezdrowy egoizm, ale o samego siebie, na równi z innymi. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a siebie samego jak bliźniego. Biblia Biblią, ale prawda prawdą. W naszej kulturze jest kult altruizmu. Od romantyzmu uczymy się, a imię jego 44 i mam milion i cierpię za miliony. I wszyscy, co poświęcą życie dla innych, to są w ogóle na piedestał. Oczywiście są jednostki, które mają takie przeznaczenie, którym to sprawia przyjemność. To nie jest, oj dobra, to ja pójdę za niego na karę śmierci, tak? Niezbyt się dobrze z tym czuję, no ale pójdę, bo wypada. Tylko osoba taka po prostu idzie, bo czuje taki zew. I to nie ma nic wspólnego z egoizmem, jego brakiem. To jest jego strefa komfortu i jego chęć. Ale jeżeli robimy coś na zasadzie, bo ja codziennie ci muszę robić obiady, bo ja ci piorę, bo ja ci gotuję, a ty nic, zastanówcie się nad tym. To nie jest problem tej osoby, która bierze to, co my dajemy, tylko ile my dajemy. I dlaczego? I czy to na nas sprawia przyjemność, czy już nas kłopocze? Bo jeżeli nas kłopocze, no to sorry, no to już nie jest dobre. I ten kult altruizmu to jest tak jak grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne idą tam, gdzie chcą. Nie niegrzeczne, dlatego że są podłe i innych ludzi gdzieś dobijają, tylko po prostu postanowiły postawić na siebie i powiedzieć nie. I to jest zdrowy egoizm, tworzenie strefy komfortu i troska o samego siebie. No właśnie. Dobrze, do zobaczenia, kochani, w kolejnej pogadance i kolejnych filmikach. Pa, pa, buziaki.